Halo, halo, kochany. Tak, powolutku się zbieramy. Witajcie, zapraszamy, zapraszamy do naszej przestrzeni. Dzisiaj na sesji specjalnej z gościem. Naszym gościem będzie Magdalena Molenda, autorka książki Pokochaj siebie najbardziej na świecie. Tytuł jest bardzo obiecujący i tak samo treść, więc porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o książce. Porozmawiamy sobie o tym, jak się odważyć być sobą. Moją intencją na tę sesję dla Was jest to, żeby dać Wam realne wsparcie w odważaniu się na to, żeby naprawdę żyć w zgodzie ze swoją prawdą. Pewnie wiecie dobrze, że to nie jest wcale taka łatwa rzecz. I cieszę się, że dzisiaj będziemy mogły też mieć naprawdę wyjątkowego gościa, ponieważ Magda sama mama, żona, kobieta, która prowadzi własny biznes, autorka książki Pokochaj siebie najbardziej na świecie, jest, powiem Wam, naprawdę niesamowitą babeczką, bo tak już znamy się jakiś czas, jak obserwuję jej drogę i widzę, jak naprawdę stawia się do swojej prawdy, jak dokonuje zmian, jak się odważa, pomimo też tego, co słyszy z otoczenia czasami na temat tego, co robi, czy kim się staje, no to jest to niesamowicie inspirujące, więc bardzo się cieszę, że zgodziła się dzisiaj, żeby być tutaj z nami, także ja już zapraszam Magdę do nas. Halo, halo, cześć kochana. Cześć, witajcie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, Patti. Super, mega się cieszę, że jesteś z nami. Mówiłyśmy sobie tutaj przed, zanim jeszcze weszłyśmy na wizję, mówiłyśmy sobie o tym, że jest taka część nas, która czuje się obserwowana, szczególnie w takich momentach właśnie publicznych. I mówiłyśmy sobie o tym, że właśnie super, żeby nie mieć tego, jakby żeby nie doświadczać tego, że jesteśmy w tej części nas, która właśnie czuje się jakoś obserwowana, może oceniana, może trochę jakby odcięta od siebie. I żeby być bardziej właśnie w tej części, która się czuje prawdziwa, która czuje się zrelaksowana, czyli żeby właśnie być z tej takiej głębszej części nas. To się śmieję, to jest takie trudne czasami. Prawda? Tak. O Jezu, tak. No właśnie i tak wiesz, myślę sobie, że to jest trudne, chyba dlatego, że mam wrażenie, że my mamy jakiś taki niezwykły, my szczególnie kobiety mam wrażenie, my mamy niezwykły trening ciągłego jakby zwracania uwagi, jak my jesteśmy odbierane. Nie wiem, czy zauważyłaś coś takiego. O Jezu, totalnie, tak, tak, tak. Mhm. Tak też... I że to jest jakby to... I jesteśmy odbierane przez innych, ale też przez siebie, w sensie, że mamy taką skłonność do bycia ocenianą i też same siebie mamy skłonność bardzo oceniać we wszystkim. Mm-hmm. I to jest właśnie też ciekawe, to jest zresztą temat przewodni Twojej książki, właśnie uwolnij się od krytycznych myśli na swój temat, bo to jest, wiesz, ciekawe, co powiedziałaś, bo to warunkowanie, którego myśmy doświadczyli, czyli to, że my... Widzimy, że okej, my jesteśmy oceniane, my wyrabiamy w sobie tą czujność, gdzie zwracamy uwagę właśnie na to, jak będziemy odbierane, że teraz to już jest nas. I to jest ciekawe, nie? Że to się staje naszym wewnętrznym głosem, że tak samo to, o czym ty też piszesz w książce właśnie, że to, jakie warunkowanie my doświadczyłyśmy, jakiego warunkowania doświadczyłyśmy jako dzieci, to też staje się naszym wewnętrznym głosem i to jest właściwie to, co teraz najbardziej tworzy te ściany naszej klatki, mam wrażenie. Totalnie tak, totalnie tak. Więc ciekawa jestem, Magda, jak tak wiesz, myślę sobie, że po prostu będziemy płynąć i poprzyglądamy się właśnie temu wszystkiemu, jakby jak to, jak w ogóle pozwalać sobie być bardziej w tej takiej prawdziwej części nas w ogóle, wiesz, jak to się robi w ogóle, żeby sobie na to pozwolić. I myślę, że może zaczniemy od tego, że zapytamy dziewczyny, jakbyście kochane dały znać, czego pragnie taka najgłębsza, najprawdziwsza część ciebie.
co jest tym czymś, co jest absolutnie najważniejsze dla ciebie? To dawajcie nam też znać w komentarzach. Nie wiem, Magda, czy widzisz, możesz sobie koment Już tam. teraz tak, wiesz, bo ja jeszcze nie No. jestem zaznajomiona z tym programem, ale już teraz tak, teraz widzę. Tak. Więc także możecie dawać nam znać, czego pragnie najgłębsza, najprawdziwsza część ciebie. No bo zobaczcie, właściwie tak sobie myślę, Magda, że dopóki my sobie nie odpowiemy na to pytanie, to znaczy jakby nie mamy kontaktu z tym, co jest naprawdę głęboko ważne dla nas, no to gdzieś mam wrażenie, że właśnie błądzimy. I chciałam się podzielić z tobą takim swoim przykładem i też zapytać ciebie właśnie, jak to u ciebie było, że ja powiem ci, że przez długi czas w ogóle nie miałam takiej świadomości, co jest dla mnie najważniejsze. Wiesz, że ja miałam poczucie, że dla mnie w ogóle najważniejsza jest praca. Że to jest, wiesz, to jest po prostu core, ja mam się spełniać, ja mam, wiesz, tutaj. I gdzieś oczywiście na podświadomym poziomie nie miałam pojęcia, ale tak naprawdę próbowałam, wiesz, poczuć się bezpieczną, próbowałam udowadniać swoją wartość. To było jakby taki, wiesz, core tego. A prawda jest taka, że przez bardzo długi czas ja byłam głęboko nieszczęśliwa, dlatego że w moim życiu było nieobecne to, co jest dla mnie absolutnie najważniejsze, tak jak ja teraz widzę, czyli miłość. Czyli wiesz, relacja, bycie w relacji w ogóle, doświadczanie, wiesz, bliskości, kochania. I dopiero właśnie 4 lata temu ja zobaczyłam, że to, czego ja najbardziej na świecie chciałam, że to jakby temu w ogóle nie robiłam miejsca w swoim życiu. I ciekawa jestem właśnie, jakbyś ty powiedziała, co jest dla ciebie taką esencją, jakby co jest dla ciebie absolutnie takim, wiesz, taką najważniejszą rzeczą, której chcesz doświadczać w życiu. Na teraz oczywiście, bo wiadomo, że to się zmienia. Czego najbardziej chcę doświadczyć na teraz? Wiesz co, to chyba takiego zaufania do siebie, wiesz? To jest coś takiego, co pozwala mi być lepszą mamą, pozwala mi być lepszą partnerką, lepiej pracować z moimi klientami. A to wynika z tego, że ja przez długi czas tego zaufania do siebie nie miałam. To było tak, że jak rozmawiałaś o tej autentyczności, o tym, żeby poznać, żeby być taką prawdziwą sobą, żeby się do tej części takiej odnosić, to ja nie wiedziałam, która ja to jest prawdziwa ja. I to był mój największy problem, bo ja nie wiedziałam, która ja jest prawdziwa. Czy prawdziwa ja to jest ta Magda, która jest skupiona na działaniu, jest korpo dziewczyną, która po prostu jest skupiona na celach i po prostu działa, działa, działa. Czy prawdziwa ja to jest ta, która kiedyś w smutku otwierała butlę wina i po prostu przychodziła po pracy i była na siebie zła? Czy prawdziwa ja to jest ta roześmiana? Czy prawdziwa ja to jest ta smutna? Czy prawdziwa ja to jest ta, którą oceniają mnie inni z zewnątrz, czyli taka bardzo przyjacielska, pomocna? Czy prawdziwa ja to jest ta, która się boi bliskości? Jakby która z tych ja jest prawdziwa? I ja tego zupełnie nie wiedziałam i miałam takie poczucie zagubienia, bo nie mogłam odnaleźć tego, czego ja chcę, bo nie wiedziałam, kim ja jestem i co jest we mnie prawdziwe. A to wynikało z tego, że byłam bardzo podatna na ocenianie innych. Najpierw na ocenianie w W sensie na domu, ocenę innych, tak? tak, na ocenę innych, tak. Oni mnie oceniali i mi się wydawało, że to, co inni mówią o mnie, jest prawdą o mnie. Czyli jeżeli ktoś mówi o mnie, że jestem zorganizowana, to znaczy, że jestem. Jeżeli ktoś o mnie mówi, że ja sobie zawsze ze wszystkim poradzę, to znaczy, że jestem. Ale druga strona tego medalu była taka, że kiedy coś mi się nie udawało i przychodził jakiś dołek, to ta osoba mi odbierała to, co mi dała. Czyli mówiła, no jednak nawaliłaś, tak? No jednak nie zawsze sobie ze wszystkim radzisz. I to z kolei sprawiało, że ja wpadałam w jakąś taką totalną otchłań i ja nie wiedziałam, kim ja jestem. To tak jakby było kilka biegunów, to czasami się zastanawiałam, czy ja jestem chora, wiesz, czy ja jakby kim ja jestem, gdzie jest ta prawda o mnie. I po prostu tyle lat mi zajęło szukanie tego. Ale czuję, wiesz, to, co mówisz właśnie, że to jest takie i myślę, że to jest bliskie wielu z nas, właśnie to takie, wiesz, przeglądanie się właśnie w oczach innych. Nie, że jak ta osoba mówi, że ja taka jestem, albo u mnie też to było właśnie, że jak ta osoba mówi, że o, na przykład ty jesteś w tym dobra, albo ty mogłabyś zrobić to, albo mogłabyś zrobić taki kurs, albo mogłabyś zrobić taką rzecz. Że ja pamiętam też, że przez długi czas byłam właśnie na mało poddana, jakby potrafiłam, że to prawda o mnie, że to jest trochę tak, jak mówisz o tym, jakby
Jakbyśmy były w takim poczuciu, że to ktoś wie lepiej, co jest prawdą o nas, niż my tak Jezu. naprawdę wiemy o sobie. Jezu, tak, totalnie. Totalnie. Albo wiesz co, takie przywiązanie się do jakiejś historii o nas. Czyli ktoś widzi nas w jakimś skrawku sytuacji i daje nam jakąś łatkę. I my do tej łatki zaczynamy się przywiązywać i ta łatka staje się naszą historią. I powiem wam tak przez analogię o moim synu. Kiedyś, będąc w przedszkolu, mój syn wstydził się wystąpić w przedstawieniu. Ja powiedziałam o nim do jego wychowawcy, że on, bo on jest taki nieśmiały. I moja wychowawczyni, jakby jego wychowawczyni, wzięła mnie na bok i powiedziała: Pani Magdo, mówiąc o nim, że jest nieśmiały, sprawia pani, że on się zaczyna utożsamiać z byciem nieśmiałym i zaczyna się zachowywać jak nieśmiały chłopiec. I słuchajcie, no. Faktycznie on później, ponieważ on to słyszał, on mówi: Mamo, bo ja jestem nieśmiały. I dużo pracy tak zajęło nam powiedzenie, że możesz być nieśmiały w wystąpieniach publicznych, ale równolegle być śmiały w innych sytuacjach. Nie? Że jakby, że to nie jest prawda o tobie taka totalna. I dla mnie, słuchajcie, to była lekcja. Oczywiście jako matka to sobie tam po prostu już wystawiałam ocenę jakby sama sobie. Ale to mi też pięknie pokazało, jakby co ja sobie robię, nie? Tymi łatkami. Zobacz, pani Oliny. Jak to zmieniłaś? A Karolina, Jak to przecież zmieniłaś, że przez te... To była długa droga, bo zaczęło się od tego, od coachingu. Mogę, nie wiem, czy mamy przestrzeń, żeby o tym opowiedzieć? A, tak, pewnie, że tak. Zaczęło się od coachingu i od takiego typowego nastawienia na cele, czyli jaka ja chcę być. Zamiast skupić się na tym, jaka ja jestem, to zaczęło się od tego, jaka ja chcę być, nie? Więc... Czyli tworzymy obrazek sobie. Siebie idealną. Dokładnie tak. Więc wiecie, Magda 6 lat temu po ciąży, wstająca rano, biegająca, prawda, idealna, zawsze umalowana, zawsze po prostu ubrana, zawsze po prostu taka zorganizowana. No i pracowałam z coachem nad tym, jaka ja chcę być. No i faktycznie przez jakiś czas taka byłam, ale potem uznałam, że Boże, przecież ile mnie to kosztuje, nie? Ile ja w ogóle wysiłków to wkładam. I potem, jak nie daj Boże, nie dawałam rady tego robić, bo miałam jakiś gorszy okres, miałam chore dzieci, które chorują jakby, przynajmniej moje po prostu w kółko, to ja, to co ja sobie robiłam wewnętrznie, to była katorga. Ja mówiłam: Boże, przecież miałaś być taka, przecież miałaś być taka idealna i znowu nawaliłaś, znowu przytyłaś, znowu się obżarłaś, znowu skończyłaś z Netflixem, znowu skończyłaś z winem i w ogóle masakra. No to był dramat. Napierdzielanka. O Jezu, totalna. I to było strasznie, strasznie energetycznie wykańczające. I w międzyczasie... Dajcie też znać, kochane, jeszcze tylko zapytam właśnie, że dajcie też znać, czy to jakoś rozpoznajecie właśnie takie właśnie napierdzielanie w głowie, że jak się staracie i jak wam wychodzi, to że po prostu jest spoko i się czujecie na top of the top, a jak nie wychodzi, to że właśnie jest ten głos. Ale przepraszam, kochana, przerwałam cię. Nie, bardzo, bardzo dziękuję. Więc kiedy uświadomiłam sobie, że dążę do jakiegoś takiego ideału, który tak naprawdę nie istnieje, to zaczęłam się zastanawiać, jaka ja faktycznie jestem. I zauważyłam, że nie ma jednej mnie, że wszystkie te części, te, których ja nie lubię, to one są mną i te, które ja lubię, one też są mną. I że czasami jestem wredna i że bywam złośliwa i że bywam fatalną matką i że czasami nie radzę sobie z emocjami i że czasami nie radzę sobie ze złością, to jestem ja. Ale z drugiej strony, po drugim biegunie jest ogromna empatia, jest świetna organizacja, jest poczucie humoru, jest duże współczucie, jest potrzeba bliskości i że to też jestem ja. I zauważyłam, że im bardziej sobie to walam, czyli skupiam się na tych rzeczach, których w sobie nie lubię, tym mniej mam energii, żeby rozwijać to, co w sobie lubię. I to było o tyle, to oczywiście nie zdarzyło się jakby z dnia na dzień, nie? bo to był jakiś proces, ale uznanie tej części, której ja w sobie nie lubię, nie?
I pamiętam, że zwierzyłam się mojej przyjaciółce z tych rzeczy, których sobie nie lubię, z tego, co sobie uważam i co mi w sobie przeszkadza. I ona powiedziała: Magda, wiesz, że cię właśnie taką kocham, tak z tymi wszystkimi rzeczami, o których ty mówisz. I chciałabym, żebyś zobaczyła siebie z moimi oczami, bo te części ciebie sprawiają, że ty jesteś ludzka, wiesz, że ty nie jesteś robotem i że ja mogę budować z tobą bliskość. Bo ta ty Wow. idealna to jest w ogóle jakiś, wiesz, to jest jakiś Sims, taki Sims, taki po prostu ktoś nieprawdziwy, nie? Tak. Ja też zauważyłam właśnie, że jak jestem, wiesz, w tej energii takiej, że jestem taka idealna, wiesz, wymedytowana po prostu, wybiegana, wiesz, to coś takiego się dzieje, wiesz, że mi się serce zamyka. Bo wtedy, wiesz, to ego się tak napusza i jest po prostu tak na tym swoim piedestale, że ja już jestem taka doskonała, że po prostu już nie ma wtedy właśnie, to jest to, co mówisz, nie? To, co ci przyjaciółka powiedziała, że nie ma wtedy tego, jakby, że dopiero kiedy jesteśmy ludzkie, kiedy jesteśmy, wiesz, jakby w tych różnych jakościach siebie, właśnie też w tych, które nam się wydaje, że one są niedoskonałe, to dopiero wtedy my jesteśmy tak naprawdę, wiesz, takie dostępne Tak. w ogóle dla siebie nawzajem. Tak. Tak. I możemy się polubić w ogóle, wiesz. Poza tym, jeżeli ktoś to zobaczy, czyli ktoś nas oceni w ten sposób, że no bo ty jesteś taka wredna. No tak, czasami jestem wredna, tak, czasami bywam złośliwa, tak, czasami nie radzę sobie ze złością. I kiedy mamy świadomość, że te rzeczy w nas są, to kiedy usłyszymy to z zewnątrz, to przestaje boleć, bo my Tak, wiemy, tak. bo my nie, jakby to jest tak, że ja uznałam tą prawdę o sobie. Tak, Nie. jakbyś objęła. No i to jest miłość, nie? To jest właśnie miłość. Tak. To jest ta I prawdziwa miłość do siebie. no, chociaż to było takie trudne, wiecie, bo ja chciałam być zawsze w wysokich wibracjach, czyli Magda, kiedy już tak zaczęła taki totalny rozwój duchowy, czyli przestałam chcieć być kimś, tylko zaczęłam naprawdę taką pracę nad sobą, to weszłam w taką tą, że no to ja teraz będę tylko afirmować, a będę tylko medytować, będę pisać plany na strony, będę słuchać mantr i będę ćwiczyć jogę. Prawda? I więc będę teraz tylko taka po prostu miłość, współczucie i ten. Ja słuchajcie, tak chodziłam przez jakieś pół roku, taka właśnie unosiłam się nad ziemią, w ogóle nie miałam kontaktu ze sobą, tylko byłam w takiej bańce duchowej. I to, co zauważyłam, że to jest nieprawda, że nie da się tak żyć, że my nie przyszliśmy tutaj, że ja nie przyszłam tu na ziemię, żeby po prostu żyć w jakiejś bańce, tylko że jak nie mam kontaktu z tym, to nie mam kontaktu też ze swoim partnerem, bo on jakby jest totalnie na ziemi, a ja się gdzieś tam po prostu unoszę i że zaczynam się oddalać od moich bliskich i to w ogóle nikomu po prostu nie pomaga, nie? To jest fałsz, to jest nieprawda. To jest jakaś projekcja mnie samej, którą ja bym chciała być, ale to nie jestem ja. Tak. I to też jest to właśnie, wiesz, mam wrażenie, że właśnie, bo tak, wiesz, myślałam też przed naszym spotkaniem, co to znaczy w ogóle być prawdziwą, nie? Co to znaczy być jakby w swojej prawdzie i zobacz, że ta prawda to jest przecież to, co się odsłania tu i teraz. I ta prawda to jest to wszystko, nie? To jest i ta zazdrość, i ta rozleniwienie, i ta moc, i ta, wiesz, jakby wszystko to, nie? To jest właśnie ta prawda. I że jakby dopóki mam wrażenie, jakby staramy się ochraniać ten obrazek, tą idealną siebie, to jest tak, że po pierwsze to nas kosztuje ogromnie dużo energii, po drugie w ogóle nie jesteśmy wtedy prawdziwe. No, chciałabym też trochę porozmawiać właśnie o Twojej książce, ponieważ piszesz tam mnóstwo ciekawych rzeczy. To Wam, kochane, pokażę w ogóle książkę Magdy Pokochaj siebie najbardziej na świecie. Jak czujecie, że gdzieś, o tak, może, jak czujecie, że potrzebujecie właśnie takiego czułego, życzliwego coacha, który z Wami przejdzie ten proces pytania siebie o różne właśnie ważne rzeczy, odkrywania siebie prawdziwej. To naprawdę ogromnie Wam polecam, bo książka jest przebogata w pytania, przebogata w takie właśnie momenty, gdzie możesz się zatrzymać i gdzie możesz naprawdę zdać sobie sprawę w ogóle, wiesz, co jest dla Ciebie najważniejsze, jak chcesz żyć, jak siebie możesz przyjmować bardziej, jak możesz się uwalniać właśnie od tych różnych krytycznych rzeczy o sobie. I właśnie
Właśnie chciałam, wiesz, przeczytać taki fragment, który bardzo mnie poruszył i myślę, że też naprawdę pięknie oddaje to, co jest prawdziwe w nas. Ten fragment brzmi: jeśli, kochana kobieto, czytasz ten fragment i z Twoich oczu płyną łzy, to wiedz, że nie jesteś sama. Ty, ja i inne kobiety przez wiele lat zgadzałyśmy się na to, czego nie chciałyśmy. Być może każda odmowa budziła w Tobie poczucie winy. Za każdym razem wewnętrzny głos szeptał: znowu przesadzasz, co ci zależy, przecież możesz się zgodzić. Czy przypadkiem nikogo nie uraziłam? Czemu czuję się winna, gdy nie zgadzam się na rzeczy, których nie chcę? Czemu zaraz mam ochotę pobiec i przeprosić, zawołać: no dobra, niech ci będzie? Mocne. Ja doskonale wiem, kiedy ten fragment powstał i co było inspiracją. O, aż mi trudno się o tym mówi. Tak, ale ten fragment powstał, ponieważ często zgadzałam się na takie rzeczy, których nie chciałam robić. Czyli pomagałam komuś, kiedy nie chciałam komuś pomóc, albo kochałam się z moim partnerem, kiedy nie miałam na to ochoty, bo już dawno się nie kochaliśmy i już po prostu to jest ten moment, że jakby no tak, będzie komuś przykro. Albo To ci nie powiem wiem. tylko, kochana, która z nas tego nie zrobiła nigdy. No. Tak, i to To był się taki nie moment. jesteś sama, nie? No, jeżeli. Tak, żeby nie usłyszeć tego, że jesteś oziębła, albo że jesteś nieprzyjacielska, albo że myślisz tylko o sobie. Albo że. Że to już, że jakby, że się coś powinno robić, nie? I dla mnie to było o tyle mocne, że za każdym razem, kiedy ja robiłam coś wbrew sobie, cokolwiek by to nie było, to ja się później fatalnie czułam ze sobą. I było, i to było tak, że ja po prostu płakałam często, bardzo często płakałam i moja samoocena, moje poczucie własnej wartości się pogarszało, bo miałam znowu tą dwubiegunowość, nie? Tu jest Magda, która odnosi sukcesy, korpo sukcesy, potem miałam firmę, którą sprzedałam 2 lata temu, w niej też odnosiłam sukcesy, potem zrobiłam jakiś super kurs marketingowy, którym też super jakby dziewczynom poszło i to też jest, jakby, to też był duży sukces. I to było na kanwie mojej poprzedniej firmy sprzedażowej. I nagle jest ta Magda, która nie umie powiedzieć nie. I ona siedzi i ryczy. I jakby, wiecie, i to było coś takiego, że ja się tak zastanawiałam, czemu ja sobie to robię? Czemu to sobie robiłaś? Wiesz co, żeby być akceptowaną? Dotarło to do mnie tak z całą mocą, kiedy ja pisałam tą książkę i pojechałam do mojego rodzinnego domu, ten fragment też jest w książce, i pisałam tą książkę i miałam taki opór, słuchajcie, miałam taki opór, mówię, nie, jakby nie mogłam przejść dalej, już miałam ileś stron i nie mogłam przejść dalej. I słuchajcie, pojechałam do mojej mamy, ja wychowałam się na takim bardzo biednym osiedlu w Radomiu, takim, no takie po prostu same, wiecie, blokowiska, 6. piętro, u nas w domu się nigdy nie przelewało i no i tam podjechałam po prostu autem, mam dosyć dobre auto i podjechałam pod klatkę, coś wyjmowałam z bagażnika i spotkałam sąsiadkę. I ta sąsiadka mnie tak zaczepiła i mówi: o, a ty co ty teraz robisz? I ja mówię, że no, w Warszawie mieszkam, ale gdzie pracujesz? I ja mówię, że no, sprzedałam dopiero swoją firmę i teraz po prostu rozkręcam drugą. I ona mówi do mnie: zobacz, takie małe główienko tu biegało, takie nic, i zobacz, jak wyrosłaś. I słuchajcie, ja po prostu nie aż wiedziałam. Wąciorki. I ta mała dziewczynka nie potrafiła nic tej kobiecie odpowiedzieć. Ja po prostu powiedziałam, że już muszę iść. Weszłam do mojej mamy, do domu, do mieszkania i usiadłam i tak sobie myślę, małe główienko, to jest dokładnie takie najgłębsze przekonanie, które ja miałam o sobie samej, że nic nie znaczę i że właśnie dlatego ja się tylko zgadzałam, nie? Że to Dlatego potrzeba twoja osiągnąć. książka, tak,
Dlatego Twoja książka, Magda, jest tak potrzebna, bo ona właśnie pomaga przetransformować to przekonanie na takim głębokim poziomie. Właśnie takie głębokie przekonania, które każda z nas ma o sobie. Bo zobacz, że właśnie to przekonanie tak naprawdę tworzy właśnie to, że dobra, ja się będę na to zgadzać, a dla tej akceptacji nie, dlatego że ja się poczuję fajna, że ja się poczuję jakoś chciana. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Mega mocna i dziękuję Ci naprawdę, wiesz, za Twoją otwartość i za odwagę też. To jest też prawda, wiesz, żeby się naprawdę tym podzielić, czymś, co ja naprawdę, wiesz, ja to tak samo znam ze swojego doświadczenia. I wiesz, obie te rzeczy i właśnie takie, wiesz, gdzieś to, że jest właśnie ten dysonans, nie, że z jednej strony my tutaj tak dużo robimy, żeby osiągać, żeby udowadniać, a z drugiej strony swoim traktowaniem siebie, właśnie tego dziecka w sobie, my sobie pokazujemy, że hej, ty nie jesteś bezpieczna, nie jesteś ważna, ty nie jesteś wartościowa. No bo co my sobie przekazujemy podświadomie? No na podświadomym poziomie, kiedy jakby zgadzamy się na coś, czego nie chcemy, to jest to, o czym mówisz, mi to się trochę kojarzy z takim uczuciem, wiesz, że mam wyrzyk po prostu, nie? Że wiesz, czy tak jak ty piszesz w książce właśnie o tym krzyku, który się po prostu gdzieś tam, wiesz, zaciska, nie? No. I że wiesz, to jest takie naprawdę mocne, o czym mówisz, bo ja mam wrażenie, że właśnie i tak jak mówisz, że właśnie wtedy za każdym razem, kiedy jakby robiłaś to, czego nie chciałaś, że my wtedy tracimy szacunek do siebie, że my wtedy czujemy się gorsze, nie? Bo my swoim traktowaniem siebie jakby powielamy dokładnie ten schemat, który myśmy jako dzieci dostały, nie? I tu chciałam właśnie zacytować jeszcze jeden fragment Twojej książki, też taki mocny właśnie. Piszesz właśnie, ponieważ gdy jesteśmy dziećmi, ludzie często traktują nas bez szacunku, mówią przy nas o nas, jesteśmy wtedy tylko dziećmi. Nasze wewnętrzne dziecko dostaje informację, jestem nieważna, nie trzeba się ze mną liczyć. Możliwe, że nie zostało to nigdy wypowiedziane, a było jedynie interpretowane przez dziecięce emocje na podstawie zachowań dorosłych. Mimo to stało się mantrą, która sprawia, że nie podejmujesz odważnych decyzji. Zadowalasz się byle czym, zamiast sięgać po to, o czym marzysz. Bo gdzieś właśnie na tym głębokim poziomie jest to przekonanie, że ja jestem nieważna, że ze mną nie trzeba się liczyć i jest to głębokie pragnienie akceptacji, miłości. To jak, kochana, ty zaczęłaś, jakbyś miała tak powiedzieć, jak zaczęłaś sobie dawać tą miłość, żeby czuć, że jesteś ważna dla samej siebie? Wiesz co, zaczęłam od wywalenia złości, czyli od po prostu krzyku, bo próbowałam wyrzucić z siebie cały taki gniew, który był we mnie przez tych, no, 30 lat i potrzebowałam go po prostu wywalić. Bo to się zbiera, nie? Za każdym razem właściwie mam wrażenie, jak mówimy tak, a czujemy nie, to po prostu to jest tam właśnie albo smutek, albo gniew. O Jezu, ale taki, no u mnie to był po prostu ogień, więc ja potrzebowałam go wywalić. I potem zaczęłam ze sobą pracować. Może nie zaczęłam ze sobą pracować, zaczęłam sobie odpuszczać. Usiadłam któregoś pamiętam dnia... ten moment. No, usiadłam sobie tak po prostu w medytacji i tak sobie pomyślałam, kim jestem bez mojego mieszkania, kim jestem bez moich dzieci, bez mojego partnera, bez mojej historii, tego, co osiągnęłam. Kim jestem, nie wiem, bez mojej wiedzy, bez moich studiów, tak, kim jestem tak w takim totalnym korze, tak w środku. I dotarło do mnie, że te wszystkie takie zewnętrzne rzeczy to są tylko dla innych ludzi, nie? O, oh, wow. To wiesz, to zatrzymajmy się nad tym, że te wszystkie zewnętrzne rzeczy są tylko dla innych ludzi. Wow. No, dajcie znać, kochane, czy rezonuje to z wami, jak czujecie to. Wow. Aż mnie, jak o tym mówię, to mi jest jakoś tak... Sama nie wierzę, że wam to mówię. Dziękuję Ci bardzo, Ci dziękuję, kochana, bo to jest właśnie ta prawda, wiesz? Tak, prawda, która na maksa daje wolność.
Tak, zobaczcie, jak dziewczyny też reagują. Naprawdę, to jest bardzo poruszające, bo to jest po prostu takie prawdziwe, nie? Natalia mówi też, że niestety tak, nie? Że te wszystkie rzeczy, które robiłam, że to było dla innych. I co się wtedy wydarzyło, kiedy to zobaczyłaś? Wiesz co? Dałam sobie prawo do robienia tego, co chcę robić. I to było tak, że ja, to nie było takie szybkie, takie hop, siup i ja po prostu już tam wszystko przepracowałam. Tylko po tej medytacji, jakby wiecie, no, czas idzie dalej, życie się toczy, dzieci, obiad, pranie, sprzątanie, prowadzenie firmy, księgowość, mąż, proza życia, nie? I wtedy życie dało mi w łeb po raz drugi, bo ja byłam wtedy w ciąży i ponieważ ja mam tak, że często nie łapię pierwszych lekcji od wszechświata, ani drugich, ani trzecich, to że to powtarzają, nie wiem czy tak macie, ale mi się powtarzają te same sytuacje kilka razy i dostaję w łeb. Oczywiście, tak. Wiecie, jak Do w teatrze. przerobienia, nie? Lekcja. Zmienia się Tak. aktorzy, ale sytuacja jest ta sama do przerobienia. I powiem wam, jak u mnie się to wydarzyło. W pierwszej ciąży, w pierwszym dniu 25 tygodnia trafiłam do szpitala z pękniętym workiem owodniowym. 25 tydzień ciąży, dziecko 900 gram, pęknięty worek owodniowy. Sytuacja taka, że może się urodzić w najbliższych 48 godzinach. Ryzyko porażenia mózgowego 80%. No, generalnie masakra, nie? Ale udało mi się w tej pierwszej ciąży to przytrzymać. Miałam wtedy depresję poporodową, no, jakby ciężko, ale nie skumałam, o co wszechświatowi chodzi. Tylko pomyślałam sobie, weszłam w rolę ofiary, na zasadzie ja pierdzielę, tylko mi się takie rzeczy przytrafiają, ja to zawsze, co nie, najgorzej mam, po co mi było to dziecko. Tak sobie myślałam, przecież ja robiłam karierę, a teraz jestem uziemiona w szpitalu i jeszcze, no takie miałam po prostu myśli, z którymi nie umiałam sobie poradzić. No ale w drugiej ciąży już byłam taka, wiecie, wymedytowana, właśnie wyjogowana i tak dalej. I teraz pierwszy dzień, 26 tygodnia, co się dzieje? Pęka mi worek owodniowy. I jadę karetką do szpitala. Dziecko traci puls. Nie wiemy, co mamy robić. Generalnie masakra. I jadę tą karetką do tego szpitala i sobie myślę, ja pierdzielę, znowu się zmuszam do rzeczy, których nie chcę robić, bo ja wtedy prowadziłam firmę, której już naprawdę nie chciałam, to już było na poziomie takiego totalnego zmuszania się, że wiecie, ja nie spałam w nocy, Wow. były jakieś targi, ja się wściekałam, no po prostu masakra. I jadę tą karetką i sobie myślę, że znowu to sobie robię. I wtedy, jak jechałam tą karetką, to obiecałam sobie, przysięgłam sobie, że jeżeli jakoś się uda wyjść z tej sytuacji, to że ja totalnie wszystko zmienię. Wiecie, to są te takie przysięgi, które sobie dajemy w tych takich krytycznych sytuacjach, nie? I ja trafiłam do tego szpitala i trafiłam z dziewczyną, słuchajcie, która miała urodzić martwe dziecko. Ona czekała, aż jej dziecko umrze. Leżałyśmy, ja nie wiedziałam, kiedy urodzę, miałam totalnie zagrożoną ciążę, a ona czekała z chorym dzieckiem, aż ono umrze. I leżałyśmy razem w tej sali przez 3 tygodnie. No, Chryste. I dla mnie to była taka totalna lekcja tego, kim ja chcę być, co ja chcę robić, gdzie chcę się znaleźć, co jest tak naprawdę ważne. I żeby wam tylko powiedzieć, pierwsza ciąża skończyła się dobrze, to znaczy w takim sensie, że dziecko się urodziło w 33 tygodniu, ale udało się je odratować, miało później jakieś komplikacje, ale to nieważne. Ale kiedy ja leżałam w tym szpitalu, wystawiłyśmy z moją wspólniczką firmę na sprzedaż i kupiec pojawił się dokładnie wtedy, kiedy ja zaczęłam się moment porodowy, czyli odkleiło mi się łożysko, zaczęłam krwawić Wow. i wtedy dzwonił kupiec, że chce kupić firmę. Ja oczywiście nie byłam w stanie z nikim rozmawiać. Franek się urodził w 29 tygodniu w bardzo ciężkim stanie, ledwo przeżył. Ale to był taki moment, kiedy ja wiedziałam, że koniec po prostu robienia rzeczy, do których się zmuszam, nie? Że po prostu nie, że już To wystarczy. teraz Magda, mega mocne i teraz pytanie, widzisz, tak jak Jola mówi, znam te stany, te przysięgi, których i tak nie dotrzymywałam. Ja wiem, że ty dotrzymałaś swojej przysięgi, bo widzę, jak żyjesz i wiesz, widzę naprawdę, jak się stawiasz do prawdy tego i zawodowo, i wiesz, i życiowo, i w małżeństwie, i naprawdę, szapoba kochana, powiedz, co ci pomogło w tym, co ci pomogło
wiesz, trzymać to, ten kurs właśnie na to, co sobie obiecałaś. Wiesz co? Albo co ci pomaga, bo to jest, przypuszczam, proces, który jest jakby ongoing. Wiesz co, wiara w Boga, tylko ja Boga nie definiuję w taki sposób taki katolicki, jak nas uczono, tylko że jest jakaś wyższa opatrzność, wyższa, że my jesteśmy kimś więcej i że jesteśmy częścią Boga i że ta wiara, że nie jestem sama. I że z jakiegoś powodu to się musiało wydarzyć, nie? I ja nie wiem po co, ja tego nie wiem do tej pory, ale wierzę, że to ma jakiś większy sens, nie? I wierzę, że każdy z nas jest duszą, która zanim przyjdziemy na ziemię, to planuje przedurodzeniowo. I to jest coś, z czym ja się rzadko dzielę, ale są grupy dusz, które po prostu mają swojego przewodnika duchowego, i zanim przyjdziemy na ziemię, każda z nas dostaje jakieś zadanie, czego chce doświadczyć, w jakim kierunku powinna się rozwijać. I ja po prostu całą sobą to poczułam, że to jest to. I nie wiem, jakby dokąd to doprowadzi, nawet, ale chcę tego doświadczyć dalej, nie? Chcesz doświadczyć tego bycia prawdziwą? To masz na myśli? Chcesz doświadczyć tego połączenia? To jest, wiesz co, bardziej chyba o tym, że czuję się w jakiś sposób prowadzona, i każda z nas jest prowadzona. Tak. Tylko to jest tak, że czasami musimy naprawdę mocno tak dostać w łeb, tak jak ja Jak dostałam takie? kilka razy, Tak. żeby po prostu nagle otworzyć oczy i powiedzieć: dobra, już wystarczy, już mnie nie wal po tym głowie, ja już po prostu wiem. Tak. Tak. I chyba tak było u mnie, wiesz, że. Bo kiedy ja się koncentrowałam na tym zarabianiu pieniędzy, na kupowaniu rzeczy, ja słuchajcie, kupiłam sobie kiedyś bardzo drugą torebkę po tej pierwszej ciąży, w którą przyleżałam w szpitalu, bo wydawało mi się, że jak ja kupię tą torebkę, to ja będę szczęśliwa, a potem się wstydziłam z nią chodzić, bo miałam drugą torebkę i wiecie, jakby w ogóle takie, mi było takie, że w ogóle ta torebka i ja to w ogóle my do siebie nie pasujemy, ale kupowałam sobie rzeczy, które miały mnie uszczęśliwić i sobie powiedziałam po prostu dość, nie? Jakby ja już, być może to ja nie potrzebuję już oglądać tych kolejnych szkoleń o marketingu albo kolejnych szkoleń, jak nie wiem, jak zakładać firmy albo być taką, wiecie, panią w garsonce i robić na swoje 100%, zawsze na swoje 100%. Tylko po prostu samo bycie i samo doświadczenie może też jest wartością, nie? Tak się, wiesz, uśmiecham się i jestem taka cała, wiesz, w takim, no bo to, o czym mówisz, wiesz, to jest właśnie to bycie zwyczajną, to jest takie bycie po prostu, wiesz, w prawdzie tego, co jest i właśnie bez tego udowadniania i też to jest takie, wiesz, mocne, to co powiedziałaś właśnie, że my jesteśmy tak nieprawdopodobnie prowadzeni. I że właśnie to jest to najgłębsze zaufanie, to jest to zaufanie, hej życie, ja już przestaję próbować, wiesz, udowadniać tą wartość, ja już przestaję, wiesz, ci się sprzeciwiać, ja już przestaję zaprzeczać tej prawdzie we mnie, ja już przestaję się zgadzać na ten wyrzyk, na ten krzyk i na to, wiesz, na ten smutek, który sobie robię, że ja naprawdę, tak jakby, wiesz, to jest dla mnie też to, co powiedziałeś, to jest taka w ogóle najgłębsza forma miłości, bo to jest takie rozpoznanie, że my jesteśmy wartościowe z esencji. Że jest w nas kochająca, pełna mocy, kreatywna dusza, która po prostu jest totalnie wartością samą w sobie, że tego już nie trzeba jakby nic z tym robić. To prawda. Że jedyne, co jest, to jest właśnie to, żeby celebrować to, żeby świętować, wszystko o tym przypominać. Wiesz, ja świętuję Magda Ciebie, bo jesteś niesamowicie, wiesz. Jakby miejsce, z którego wychodzisz, właśnie ten Corpo World, wiesz, Corpo Światek, właśnie to, wiesz, imprezy, balangi, duże pieniądze, właśnie, wiesz, jakby z tego świata wychodząc, a wiem, bo sama też wychodziłam z tego świata, i wejść właśnie do tego świata, wiesz, prawdy, które po prostu wymaga ogromnego zaufania do wejścia, bo ty nie masz zielonego pojęcia, czy będziesz miała to wszystko, co miałaś tam, jakby w tym nowym świecie. Nie masz zielonego pojęcia, wiesz, jak to będzie. W ogóle tam jest tak ogromne zaufanie w ogóle. Ale Ale to, wiesz, że się. No, tak. ale w ogóle wszyscy ci znajomi z tego poprzedniego świata to mówią, że tak
Magdzie to troszkę, tak wiecie. No odbiło, no. No wiem, wiem, też to słyszałam. No, leciało. No, ale to jest właśnie to, tylko że to, co się dzieje teraz i to jest w ogóle naprawdę cudowne, że to, co się dzieje teraz, ten stary świat, on się kończy. I my będziemy coraz bardziej odkrywać swoją naturę, która jest poza naszymi pięcioma zmysłami tylko. Ja widzę na przykład, jak ja jestem o niebo bardziej teraz dostrojona w ogóle, jak dużo szybciej wychwytuję też z pola różne informacje w ogóle, jak jesteśmy podłączeni do tego wszystkiego, co jest. Jak mamy percepcję, która jest poza tym właśnie tylko zmysłowym postrzeganiem. Więc to my się budzimy i to jakby to jest w ogóle proces, który jest nie do zatrzymania. Więc niech się śmieją ci wszyscy, którzy się śmieją. A tak naprawdę każdej osobie życzę tego, żeby naprawdę głęboko przebudziła serce, bo jeżeli się śmiejemy z innych, to tylko dlatego, że po prostu w swoim sercu tego nie objęłyśmy. Tak, no kochana, mogę zadać dziewczyną pytanie, bo ja mam takie pytanie do Was. No. Bo to, co było dla mnie kluczowe w tym procesie, to było takie, że ja poczułam, że jestem nikim, ale że jestem też wyjątkowa. I to poczucie wyjątkowości towarzyszyło mi od zawsze, ale wiem też, tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli się mylę, czy Wam też towarzyszy takie poczucie, że macie coś wyjątkowego w sobie, co możecie dać? Tak, to ja mogę odpowiedzieć pierwsza, zaraz dziewczyny pewnie też dadzą znać, że bardzo tak, bardzo to jest, wiesz, takie uczucie, to jest trochę, ja mam... Tak jak sobie to eksplorowałam, ostatnio robiłam sobie taką eksplorację właśnie z moją przyjaciółką, co jest twoją wartością, jakby jak czujesz swoją wartość teraz. I właśnie to, co mi przyszło, że tą wartością dla mnie jest bycie częścią życia w ogóle, bycie częścią, wiesz, wszystkiego, co jest. I że właśnie mam wrażenie, że tak jak, wiesz, róża ma swój cel, tak jak słońce ma swój cel, ma jakby jakiś dar do dania, tak jak trawa ma swój dar, tak jak, wiesz, nawet robaczki i pszczoły mają swój dar, to że tak, ja totalnie mam poczucie, że myśmy przyszli właśnie z takim darem. Każdy z nas. Tak, i że jest jakieś coś, co my mamy tutaj do zrobienia, nie? I tak jak ja wiem, że twoją misją jest właśnie to, żeby wspierać kobiety w tym, żeby pokochały siebie najbardziej na świecie i kochana, powiem ci, że dzisiaj tą misję wypełniłaś po prostu na maksa i że to jest tak cudowne. I wiem, że to wymaga odwagi, więc to jest naprawdę, wiesz, piękna rzecz. Ja z kolei czuję właśnie, że moją misją jest właśnie wnosić miłość, wnosić właśnie takie, wiesz, poczucie naprawdę głębokiej akceptacji, gdzie wszystko jest przyjęte, wszystko jest akceptowane. A ja pamiętam ten moment, jak stałam przy tobie w 2018 roku i stałam tak przy tobie i wiecie, miałam zawsze coś takiego, że chciałam być jakaś dla kogoś, wiecie, tak trochę zabawna, albo trochę miła, albo trochę uprzejma. A przy Patty miałam takie pierwszy raz w życiu, tak totalnie poczułam, że wystarczy taka, jaka jestem. Wiecie, że nie muszę być ani na siłę zabawna, ani miła, ani sympatyczna, tylko takie poczucie bezwarunkowej akceptacji dla tego, jaka jestem, nie? I to było takie w ogóle, że tak można, że ja nie muszę w ogóle, wiecie, tutaj być jakaś, tylko mogę być po prostu taka, nie? Mega się cieszę, wiesz, i to też był, powiem ci, taki dar też dla mnie, wiesz, to twoje lustro i też myślę sobie, że to jest naprawdę, że ty jesteś, wiesz, takim ogromnym darem też w moim życiu, że możemy doświadczać, wiesz, siebie nawzajem, że dawać sobie właśnie i też jestem pewna, że dałaś dzisiaj ogromny dar, będziemy powolutku lądować też, także dajcie znać, kochane, co jest taką najcenniejszą perełką, którą bierzecie sobie dzisiaj, co Was poruszyło. I przede wszystkim właśnie co dobrego, kochane, zrobicie dla siebie. W związku z tym wszystkim, co usłyszałyście, może jest jakaś obietnica w Twoim sercu, którą chcesz sobie złożyć, taka, której dotrzymasz. Może to jest właśnie to uczucie, że jesteś prowadzona. Może to jest ten apetyt, żeby przeczytać książkę Magdy, co gorąco Ci polecam, bo jest naprawdę pełna i przebogata jest różnych pytań, historii. Magda też bardzo szczerze tutaj dzielisz się swoimi historiami, też takimi naprawdę głęboko poruszającymi. Pokochaj siebie najbardziej na świecie, na
magdalenamolenda.pl jest ta książka dostępna w formie e-booka. Ja Wam też wstawię Wam link też. Wiem, że wiele z Was pytało wcześniej o to. Także, o widzisz. To, co mi jeszcze pomogło zmienić moje myśli, to ja bardzo długo słuchałam afirmacji takich, tylko nie takich, wiecie, wmawianie sobie jesteś super, jesteś najlepsza, tylko takie afirmacje, które wskazywały przyczynę, skutek i potem pozwalały przetransformować to myślenie. I do tej książki też nagrałam takie pliki audio, które mówią o przekonaniach, o miłości do siebie, o akceptacji, o tym, jak zacząć. I zależało mi na tym, żeby te nagrania były takim waszym nowym sposobem myślenia, takim, który pokazuje, że można inaczej, ale nie na zasadzie wmawiania w sobie czegoś, co nie wierzycie, ale bardziej takiego tłumaczenia, opisywania i afirmowania. Cudnie, piękne wsparcie też. I to rozumiem, że to z e-bookiem jest od razu przychodzi. Super, super, bardzo się cieszę. To jeszcze zaraz pokażemy Wam książkę. O, to jeszcze na chwilkę chciałam Wam pokazać. Książka Magdy jest piękna, przepięknie wyglądasz też na tym zdjęciu. Takie jest ucieleśnienie właśnie tego, jak się tak obejmujemy. I też tak widziałam, jak dzisiaj właśnie, jak też dzieliłaś się wrażliwymi rzeczami, że też siebie dotykałaś, że ten dotyk też jest taki cudowny właśnie, żeby sobie to, nie, że to dziecko w nas gdzieś też głęboko się uspokaja, czuje, że wszystko jest okej, okay, że my dorosłe jesteśmy też obok siebie, to nad czym też pracujemy teraz w roku przebudzenia właśnie. Tak. O, mam nadzieję, że z częścią z Was się zobaczę na wyjeździe naszym w życiu. Tak, widzimy, mamy taki krąg w roku przebudzenia, który wiele, wiele dziewczyn na pewno z roku przebudzenia widzę, że jest, także na pewno będziemy pięknie być razem. Także dziękuję Ci, kochana, bardzo Ci dziękuję. Tak, za cudną rozmowę. Zostań jeszcze chwilkę, tak, a ja już zaraz zakończę, także kochane. Puśćcie dalej, udostępnijcie, to będzie naprawdę cudowne. Myślę, że dla wielu kobiet taka prawda będzie też ogromnie karmiąca i wspierająca. Także też możemy właśnie to inspirować siebie nawzajem właśnie do tego, żeby sobie po prostu na to pozwalać. A ja Wam dziękuję, kochane, bo też w tych niespokojnych czasach to jest takie cudowne, że my mamy taką społeczność, gdzie możemy po prostu, wiecie, być prawdziwie, inspirować się, budzić serce, budzić właśnie to poczucie gdzieś połączenia. No, zobacz, kochana, jeszcze jakie tu cuda. Bardzo Wam dziękuję. Dzięki, kochana. Dobrze. Tak, to całujemy gorąco.